Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy tuningować sobie dzisiaj tampę. To jest samochód, to jest muscle car. I posłuchajcie. Kurde, świetne są te nowe samochody. Ze względu na to, że gdy wsiadamy do nich, to mamy taki fajny smaczek w postaci takiego dźwięku. I każdy z tych nowych samochodów muscle carów ma inny taki dźwięk. I to jest fajne. Tak? Samochód fajnie brzmi, słychać tutaj turbosprężarkę, gdzieś się tam komponuje. Chociaż nie ma takiego fajnego rasowego dźwięku, jak powiedzmy ma Buffalo. No ale nie wszystkie samochody muszą brzmieć tak samo w GTA, prawda? Wiecie co, ja dzisiaj tak dla odmiany chciałbym pojechać sobie do innego salonu tuningowego i tam stuningować tą tampę. Ile ja mam kasy? Mam 730... $1000, więc to powinno mi spokojnie starczyć, aby stuningować ten samochód. Nie wiem, jakie ma mody do tuningu. Przeważnie sobie sprawdzam przed odcinkiem, co tutaj mogę zrobić z tym samochodem, ale tym razem nie wiem, nie mam pojęcia. Te nowe samochody mają dość słabą przyczepność, zauważyłem, jeśli chodzi o muscle cary. Ale z tego, co widzę, tampa jakoś się trzyma, chociaż też dupę zarzuca, nie? No ale to nie jest poziom Mamby. Mamba mieli bardzo dużo w miejscu i ciężko nią nawet ruszyć nieraz, a tampa radzi sobie naprawdę świetnie pod tym względem. I też widzę, że podczas takiego raptownego skręcania no jakoś tam sobie radzi. No trzeba kontrolować, żeby nie wpaść w jakiś mocny poślizg, ale ogólnie jest w miarę okej. No i dobra, tu mamy sobie salon tuningowy, troszeczkę inny niż ten, który odwiedzamy zawsze w centrum. Ale to nie znaczy, że tutaj będą części tańsze. Niestety tak nie jest. Wbijamy sobie The Classe Tampa Muscle. Dość ciekawie wygląda, chociaż nie jest to mój faworyt, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Zdecydowanie podoba mi się przód, ale mógłby mieć troszeczkę więcej zaokrąglonych kształtów. Naprawdę nie mam pojęcia, do jakiego samochodu z rzeczywistego świata mógłbym porównać to auto, czyli tampę. Ale mamy coś tu do tuningu i uwaga. Jest coś, ale wolałbym coś bardziej hardkorowego. No dobra, zostawimy sobie coś takiego. Tylne. To ciekawe. Fabryczny mi się chyba najbardziej podoba. A tutaj wszystko lakierowane. No chociaż... No do przodu będzie to kurde pasować, ale podoba mi się taki czarny pasek tutaj. Więc zostawimy sobie to. Silnik. Myk. Wydech. No i trochę się tutaj ten wydech zmienia. Myślałem, że opcji będzie więcej, ale mamy coś... Zobaczcie, mamy nawet dodatkowe światło, możemy sobie zainstalować. Wiecie co, ale mi się bez dodatkowego światła podoba. Podoba mi się ten grill chromowany. Jest taki wielki, fajny. Maska. No to jest bardzo fajne. Tutaj mamy wlot, ale taki chyba nie za duży. Ale on pasuje do tej maski tutaj. Bo w niektórych muscle carach możemy sobie takie coś zainstalować, ale to nie do końca pasuje, moim zdaniem. No i fajne są... też te tutaj linki do podtrzymywania maski. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, więc nie będę kaleczył, ale to bardzo fajnie wygląda. Światła, reflektory, ksenon. Tutaj nie będę instalował neonów, to nie jest ten typ samochodu. Lakierowanie. No mamy taki jakiś lakier, ale lakierowanie zrobimy na końcu. Najpierw klatka, dach. O, i możemy dać dach lakierowany, bardzo fajnie. Spoiler. Podoba mi się taki sam paseczek. Albo bez. Nie, dobra, niech będzie sobie ten paseczek. No i zawieszenie. O kurde, sporo się obniża. Naprawdę sporo. Niektóre super samochody są już i tak bardzo niskie, ale one się obniżają na tym tuningu, nie wiem, o pół milimetra chyba, dosłownie. Więc nie jest to naprawdę dużo.
Turbo 50 tysięcy kosztuje. W przypadku, gdy tuningowałem Buffalo S, kosztowało 40 chyba 2000, więc było tańsze. To było ciekawe też. Rodzaj kół. No i tutaj jest opcja. Albo weźmiemy masylę. I te opony nie do końca mi się podoba. Nie podoba mi się bieżnik w tych masylkarowych oponach. Tak. Ojej, kupiłem. Ale kurde, z klasycznymi. Wygląda fajnie. I te koła ogólnie są moim zdaniem za wąskie do muscle cara. Mogę wziąć jakieś od SUV-ów. I moim zdaniem te wyglądają już fajniej. Tylko że one też są. O, tutaj możemy zobaczyć, czy i które są szersze. Może rzeczywiście wszystkie są takie same. O, co ja robię? Nie. Źle wyszedłem. Koła. Myk. No! Ale jestem głupi. Dobra. Rodzaj kół, luksusowe. I teraz zobaczymy. Luksusowe są węższe chyba? Nie. A może wszystkie są takie same? Może to tylko złudzenie moje? No dobra, nie. Te od SUV-a są dosyć spoko. Zobaczcie, to są standardowe. Te od SUV-a są szersze, większe, tunerowe. Te tunerskie też są szerokie. Luksusowe. O, luksusowe to już w ogóle. Luksusowe są chyba najszersze, z tego co widzę. No ale tak nie do końca mi pasują. Kurde. A terenowe? No terenowe to już na pewno nie, tu już mamy taki bieżnik paskudny. A ja chcę, aby to był samochód bardziej męski też, ale miejski. O, lowriderowe są ciekawe. Ale z kolei ten głupi bieżnik jest. Cholera. Nie. To zostaniemy przy... A jeszcze tuner. Kurde, tu wszystkie takie same opony są. Dobra, zostanę przy SUV-ie. Tutaj też bardzo fajne mamy felgi, które można dobrać do tego są. Kurde. Te są świetne. Ale nie pasują mi do tego samochodu. Jadę jeszcze od góry. O, te są spoko. I te zostawię. Dobra, kolor kół. Chyba dam standardowo czarne. Takie trochę jaśniejsze. Koła, projekty. No, tu fajnie, można sobie zainstalować ten projekt. Kuloodporne, dym czarny, szyby. Mocno przydymione, nie limuzynowe, to już trochę będzie przesada. No i samo lakierowanie, zobaczymy, co tutaj wybierzemy. What the fuck, skumajcie. Jakie on ma fajne malowanie dodatkowe. Ja nie wiedziałem, to samochód był w jednym kolorze. Wow, świetnie to wygląda. Ej, na czarno. Kurde, zajebisty. Dobra, a kolor dodatkowy to są pewnie te paski. Moment, paski żółte są ok. Weźmy teraz sobie zderzak. Spoiler, zderzaki przedni. O, i nam chodzi o nielakierowany. Nielakierowany będzie wyglądał fajniej, moim zdaniem. Myk. Bez kitu. Zdecydowanie lepiej wygląda nielakierowany. Kurde. No jestem ciekawy, jak ten samochód będzie śmigał teraz. Czy będzie palił mocno kapcia? Pięknie wygląda. No kapora pali konkretnie, ale wygląda też niesamowicie w tym kolorze. Te takie paski, wow. To zupełnie inny samochód teraz jak dla mnie. A jak fajnie brzmi. Dobra, zobaczymy, czy się zmienił dźwięk podczas wsiadania, ale podejrzewam, że nie. Nie, raczej się nie zmienił. Słychać fajniej turbosprężarkę. Prędkość tam widzę dochodzi do 110 mil na godzinę. Możemy zaraz jeszcze podjechać sobie na autostradę i zobaczymy, ile rzeczywiście uda się osiągnąć. Moment, to nie tutaj. Ups, ktoś mi zajechał drogę. Okej, jedziemy.
No, przyspieszenie nie jest może na miarę samochodów sportowych albo super sportowych, czy super samochodów. 100 mil na godzinę pod górkę jadę, tak? Na prostej podejrzewam, że dojdzie do tych 120. Może. Oj, nie. 110 mil na godzinę to jest max dla tego samochodu, dla muscle cara. Ale czy mi to przeszkadza? Absolutnie. To jest samochód do poruszania się po mieście i taka prędkość mu wystarczy. Chociaż przyspieszenie powiedziałbym, że jest słabe w tym samochodzie. No ale zdecydowanie, jak dla mnie, wygląd rekompensuje to wszystko. I ojej. No samochód jest świetny po prostu, jak dla mnie. Bardzo mi się podoba. No ale jeśli szukacie jakiegoś wozu, który naprawdę będzie szybki i jest muscle carem, to zdecydowanie polecałbym wam Buffalo S, które naprawdę można nieźle stuningować i jest dużo, dużo szybsze, bardziej przyczepne. No tutaj tej przyczepności aż takiej nie mamy, no i przyspieszenie jest też takie sobie. Prędkość, jak widzieliście, 110 km na godzinę to nie jest prędkość jakaś tam super dobra. Natomiast ja będę jeździł często tym autem, bo naprawdę teraz mi się podoba, no. Można było sporo sobie tutaj zmienić w tej bryce. I to jest naprawdę okej, okay. Nie zmieniłem sobie jeszcze klaksonu, ale myślę, że taki jest w porządku. Co ciekawe, dałem tu szyby mocno przydymione. A i tak praktycznie nie widać mnie z zewnątrz, są jak limuzynowe, więc chyba takie słabo przydymione byłyby lepsze. Zobaczymy, jak jeszcze w garażu będzie samochód wyglądał, bo to jest też istotne. Tu mamy lepsze oświetlenie, więc możemy sobie go obejrzeć dookoła. Mamy tutaj jakiś napis 310 GT. Ciekawe, do czego to jest nawiązanie. Widzimy silnik, tutaj z góry troszeczkę widać, jest to niewątpliwie V8 jakaś, jest wielka. Moglibyśmy w zasadzie otworzyć maskę, chyba że nie możemy. Drzwi, dostęp do pojazdu, kurde, musimy wyjechać tym samochodem na zewnątrz i otworzyć wtedy drzwi. Zobaczymy, co on tam ma w środku, bo jestem ciekawy. Jest bardzo fajnie, że twórcy to dodali, nie trzeba tej maski rozwalać. W przypadku, kiedy samochód jest dość dobrze opancerzony po tuningu jak ten mój, no to mogłoby być to kłopotliwe. Dobra, weźmy sobie drzwi pojazdu, maska. Więc tak to wygląda. Kurde, jest ogromny. Jest ogromny, jest naprawdę ogromny. Tak to wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze bagażnik. Drzwi. Bagażnik. No i w bagażniku nic nie ma, nie możemy tu systemu audio jakiegoś zainstalować, to nie jest lowrider, ale auto wygląda kozacko. Możemy jeszcze zajrzeć sobie do środka, właściwie to najlepiej by było otworzyć wszystkie drzwi z głowy. Tak, mamy otwarte, widzimy jakaś skrzynia chyba półautomatyczna, zainstalowana kratka, jest jeszcze miejsce dla pasażera. Bardzo ładnie to wszystko tutaj. Chociaż kurde, gdzie jest to miejsce dla pasażera? To jest tylko takie siedzenie. Ja jestem ciekawy, czy inny gracz może sobie tu usiąść. No ciekawe, jak ona przez tą kratę się przesiadła. Hej! Ale to jest siedzenie. Wiecie co? Przypomina mi to jeden film. Dead Proof chyba? Tak się nazywał. Tam koleś miał w swoim samochodzie właśnie tylko takie biedne siedzenie i typiarę zamknął w samochodzie i ją potem zabił. Ale to już inna sprawa. O! Nie domknęła mi się klapa z tyłu. Bardzo dziwne. Zobaczcie, nie domknięta jest. Ciekawe, czy jak wjadę do garażu, to się domknie. No powinna. Samochód po wjeździe do garażu całkowicie się naprawia. O, domknięta jest. Także to trochę dziwne. Tak, ciekawe, czy jeśli bym jeszcze raz otworzył, to czy klapa by się domknęła, czy jest jakiś bug. A wyjedziemy, bo jestem ciekawy. Ojej! Wszystkie? No nie domyka się, ej, zobaczcie, jaki bug. Klapa z tyłu się nie domyka i nie jest spowodowane tym, że ktoś mnie uderzył, bo nic absolutnie z tyłu się nie zniszczyło. Dziwna sprawa.
Nie wiem, co o tym myśleć, naprawdę. Jest to niewątpliwie bug, bo normalnie maski i w ogóle wszystkie drzwi we wszystkich samochodach, jak do tej pory spotkałem, można zamykać i otwierać i one się zamykają i otwierają bez problemu. A to jest nowy samochód i widocznie coś tutaj niedopracowane jest troszeczkę. Okej, to tyle. Dzisiaj tuningowaliśmy sobie The Class Tampa. Dziękuję Wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Jeśli macie ochotę zobaczyć inne odcinki z różnych gier, zapraszam do opisu pod tym materiałem, gdzie znajdziecie różne playlisty do różnych gier, na przykład Need for Speed Underground 2, Need for Speed Carbon. Jest tego naprawdę dużo, warto sobie popatrzeć i coś wybrać, jeśli macie wolną chwilę i chcecie coś obejrzeć. Zapraszam Was na kolejne odcinki do mnie. Trzymajcie się, na razie, pa pa. A, jeszcze chyba refraktorów ksenonowych nie kupiłem. Grille, maski, chyba mamy wszystko. No i tak ten samochód teraz, o kurde, ale kozak. I to jest bardzo ciekawe, zobaczcie sobie teraz. Mamy tu dwa auta, to jest terenowe, czterodrzwiowe i tutaj będzie gdzieś. Wczytuje się, wczytuje.